Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 38. porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o jakości i opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, druki 3120 i 3155. Proszę panią poseł Dominikę Chorosińską o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta z druku nr 3120. Marszałek Sejmu zgodnie z artykułem 54 ust. 1 regulaminu Sejmu skierowała w dniu 31 marca 2023 roku uchwałę Senatu w powyższej sprawie do Komisji Zdrowia w celu rozpatrzenia. Komisja Zdrowia po rozpatrzeniu powyższej uchwały na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia wnosi, aby Wysoki Sejm raczył uchwałę Senatu stanowczo odrzucić. Dziękuję. Dziękuję. Przypominam, że Sejm odrzuca uchwałę Senatu odrzucającą ustawę bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli Sejm nie odrzuci uchwały Senatu odrzucającej ustawę, uważa się za przyjętą. Głosować będziemy nad wnioskiem o odrzucenie uchwały Senatu. Komisja wnosi o odrzucenie tej uchwały. Głosujemy. Kto jest za odrzuceniem uchwały Senatu odrzucającej ustawę z dnia 9 marca 2023 roku o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów uchwały Senatu przyjął. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 31 porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, druki 3118 i 3131. Proszę pana posła Andrzeja Gawrona